Szekle gadane. Myślałem o swoim małym problemie, na temat którego ponarzekałem w ostatnim filmie, i zastanawiam się, jakiego rodzaju usługę mógłbym ludziom zaoferować, tak aby maksymalnie wykorzystać swój talent, osobowość i pewien poziom świadomości, z którym trzeba się po prostu urodzić. Mam jeden, według mnie, dobry pomysł i chciałbym się Was zapytać o zdanie. Pomysł, który zaoferuje coś wartościowego, unikalnego, da mi zarobić i będzie sposobem utrzymania, którego nie będzie można mi zabrać z powodu mojego poruszania tematu małych czapeczek. Jak mogliście zauważyć, usłyszeć, mam talent do słów, do przemawiania, do docierania do pewnych zakamarków psychiki, wywoływania emocji. To wszystko poprzez w sumie bardzo. Bardzo separujące, oddzielone od nadawcy, względem odbiorcy medium, jakim jest film. W rozmowie jeden na jeden efekt jest znacznie mocniejszy, bo nawiązuje bezpośrednią więź z rozmówcą praktycznie od razu. Kontakt jest głęboki i pomijający te wszystkie społeczne etykietki i obrazki, które wszyscy tworzymy na własny temat. Ludzie się przede mną prywatnie otwierają i mówią o rzeczach, które rzeczywiście im leżą na duszy. Ja nie bawię się w powierzchowne gadki i bajanie o pogodzie. Często słyszałem w prywatnym kontakcie, że mam magnetyczną osobowość. Uzależniającą wręcz i te rozmowy ze mną mają tak jakby kojące działanie, znacznie bardziej efektywne niż łażenie po gównianych psychologach, którzy często mają ze sobą większe problemy aniżeli ich klienci, i tylko siedzą, kiwają głowami oraz karmią banałem, który do niczego nigdy nie prowadzi. Mogę Wam zaoferować rozmowę jeden na jeden, sam głos czy na wideo. Wiem, że to trochę dziwnie brzmi, tak niekonwencjonalnie i delikatnie, może nawet arogancko, bo za kogo ja się uważam, żeby mi płacić za rozmawianie, bo przecież nie mam dyplomu z rzymiańskiej psychologii, ale pewnej wrażliwości i zdolności do docierania do ludzkiej duszy. Żadna szkoła nigdy nie nauczy. Jeśli ktoś czuje potrzebę się wygadać, wyżalić, potrzebuje świeżego spojrzenia na własne życie, głosu i wysłuchania przez kogoś, kto naprawdę dobrze zna ludzką naturę, to proszę się do mnie zgłosić. Takie rozmowy, słuchanie kogoś, przeszywające psychikę, dialogi, które docierają do głębszych warstw umysłu, to coś, co naprawdę lubię robić. Mam do tego autentyczny talent, i ludzki żywot mnie bardziej interesuje w sumie niż polityka. Szkoda, że mi się marnował, frustrował naklikanie, majstrowanie kolejnych farmazonów na komputerze, żeby zarobić. Skoro mogę zaoferować coś cennego, co już mam w sobie, co sprawi satysfakcję mi i pewną ulgę oraz przyjemność na drugiej stronie społecznie bardziej pożyteczne niż komputerowe biznesy. Jak mam być szczery, to coś takiego to jest moje wymarzone w sumie zajęcie. Mówiłem na którymś filmie, że miałem iść do seminarium. Gadam trochę jak jakiś sekciarz i naprawdę lubię oferować wsparcie psychiczne drugiemu człowiekowi. Nie można tego jednakże robić za darmo oczywiście, bo tu działa zasada: dasz palec, to wezmą całą rękę. Napiszcie mi w komentarzach czy z tym pomysłem to dobra idea czy może troszeczkę przesadziłem jeśli ktoś chciałby się umówić na tego typu kontakt ze mną to gadać szczegóły to daję numer telefonu gdzie proszę pisać SMSy bo nie odbieram połączeń z nieznanych numerów i adres mailowy gdzie też się można ze mną bezpośrednio skontaktować zobaczę jaki będzie odzew i czy w ogóle warto w to iść zależy mi na stałych klientach żebym mógł zbudować relacje z nimi więc pierwsza sesja rozmowa godzinna za symboliczną opłatą, którą zwrócę na koniec, jeśli klient nie będzie czuł satysfakcji po rozmowie. Chciałbym też podziękować za szekle, które wpłynęły po ostatnim filmie. Autentycznie mnie to wzruszyło.